Droga, którą zmierzacie, zmierza do samego piekła. I nie mówię tutaj o żadnym religijnym sloganie. Mówię wam o tym, że jesteście oszukani, że nie żyjecie. Wy myślicie, że żyjecie, ale wy jesteście duchowo martwi. Diabeł pociąga was za sznurki, prosto do piekła. Leki, alkohol, narkotyki, zdrada, seks. Siły demoniczne tylko zacierają ręce, aby was pogrążyć i na końcu oddzielić od Boga. Ale jest rozwiązanie! Dzisiaj przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie! Jestem tutaj, bo reprezentuję Jezusa Chrystusa! Jestem narodzona z Bożego Ducha! Nazywam się Małgorzata Jakima! Kochani, poznałam Jezusa osobiście! Wypełnił mnie Święty Duch! Byłam opętana! Nie tylko zniewolona, ale byłam opętana. Nie miałam kontroli nad niczym. Ludzie, uwierzcie na te słowa, bo te słowa dzisiaj mogą dla was być życiem. Piłam od dziecka. Narkotyki, alkohol. 18 lat chlania, dzień w dzień. Czynnego uzależnienia. Do momentu, kiedy 7 lat temu, kiedy leżałam na łożu śmierci i kończył się oddech, przyszedł po mnie demon śmierci. Duchowość jest rzeczywistością, bo Bóg jest duchem. Ale Bóg w swoim miłosierdziu okazał mi łaskę poprzez proste słowa, które wyznałam. Boże, ratuj mnie! Przeżyłam! Nie było po ludzku ratunku. Ludzie, jestem żywym świadectwem. Leki w tysiącach tabletek, narkotyki, ekstaza, amfetamina, kokaina, alkohol, litr wódki dziennie, 18 lat. Dzisiaj stoję tutaj przed wami. Jestem wolna, jestem wolna, jestem trzeźwa. Nie piję, nie palę. Kochani, żyję świętym życiem. Świętym życiem i nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że została mi objawiona zamiana krzyżowa. Co tak naprawdę wydarzyło się 2000 lat temu i ja ci to dzisiaj powiem. I będziesz słuchał, bo Duch Święty teraz przekonuje cię o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I otwieram twoje serce w imieniu Jezusa. Zrywam zasłonę z waszych umysłów. Otwieram wasze duchowe oczy i uszy na słowa Boga żywego. Bo na krzyżu Golgoty Jezus w ciele poniósł wszystkie wasze błędy, wasze zniewolenia, upodlenia, zdrady, seks, hazard i przybił go do krzyża. Ludzie na niego pluli 2000 lat temu. Stali pod krzyżem Golgoty i powiedzieli do niego: zejdź z tego krzyża. Plujecie dzisiaj w swoich sercach na mnie, ale mnie to nie dotyka, bo ja wiem, gdzie idę i kim jestem. Jestem córką Boga i idę do nieba. Kochani, pokora polega na tym, że jestem poddana całkowicie Bogu. Oddałam i powierzyłam mu swoje życie. Uczyniłam Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. I dopiero wtedy zobaczyłam, jak marne było moje życie. Wiecie, kochani, kiedy przyszła głęboka świadomość tego, że Jezus na krzyżu Golgoty umarł za mnie, po to, żebym mogła być połączona z Bogiem Ojca, to zapłakałam w swoim sercu. Zapłakałam w swoim sercu, ludzie, obudźcie się! Nie musisz doczekać momentu, kiedy ci dziecko będzie umierało na raka, albo popełni samobójstwo i znajdziesz się w pokoju, bo nie będzie sobie radziło. Będzie zajechane przez diabła i jego demony. Nie musisz, bo możesz dzisiaj przyjść do tego Boga, o którym ja ci mówię. A mówię ci, że Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie i powiedzieć: Boże, jeśli Ty jesteś, chcę Ciebie poznać. Przyjdź też do mojego życia. Uwierz w swoim sercu. Wykrzesaj z siebie to ziarno wiary, które i tak zostało Ci dane, ale możesz je tylko wzbudzić przez swoją wolną wolę i słowa swoich ust, a w sercu wierzyć. I poznasz dzisiaj Boga, bo Duch Święty Cię wypełni. Kochani,
Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jakie piękne jest życie z Bogiem. Wychodzicie na dyskoteki, a my zbieramy się, wznosimy ręce do góry i wołamy do Jezusa, uwielbiamy Go z naszych serc. Wstępuje Boża chwała i moc i przebywamy w Jego obecności. Może do was Bóg przychodzić w snach, kochani. Możecie zostać uzdrowieni, uwolnieni. Rzeczywistość Królestwa Niebieskiego to jest jedyna prawdziwa rzeczywistość. To, co widzicie, to jest ułuda, zwiedzenie, galerie, sklepy, ciuchy. Bo kiedy przychodzimy do domu, co się dzieje w sercach, kiedy leżymy na łóżkach? Zadajcie sobie to pytanie. Czy jeśli ktoś ci powie, że źle wyglądasz, jesteś za gruba, za chuda, nie te ciucha, nie Louis Vuitton, nie to, nie sro, co się dzieje w twoim sercu? Bo ja ci powiem, co się dzieje. Czujesz odrzucenie i będziesz je czuł i czuła. Dlatego, że tą pustkę nie zapełni ci żadna firma, żadna relacja. To może zapełnić ci tylko Święty Duch Jezusa Chrystusa. Ale ty masz wolną wolę. Jutra może nie być. Nie wiesz, ile czasu masz na tej ziemi. Ja płaczę dzisiaj za wami swoim sercem. Wiecie, powiem wam, kiedyś miałam wizję tego, jak pęka ziemia, wraca Jezus i zabiera swój kościół i swoich ludzi. Ale większość świata zostaje oddzielona. Nie życzę nikomu tego. Nawet nie chcę o tym myśleć. Kochani, dzisiaj stoję tu przed wami z czystym sercem. Kocham Pana z całego serca. Jezus nie jest religią, nie jest żadną denominacją. Królestwo Niebieskie nie jest z tego świata, tak jak my. My jesteśmy obywatelami nieba, ale do końca naszych dni będziemy głosić te słowa, bo każda dusza to jest radość dla naszego Boga. I jesteśmy tutaj z wdzięczności do Niego, bo nikt nie może zasłużyć na zbawienie. Zostało nam to dane z łaski, za darmo, po to, żeby Boża miłość objawiła się i abyście doświadczyli w sercach, czym jest prawdziwe życie. Jeśli tylko uwierzycie, przyjdzie niedługo Pan. Jest bardzo mało czasu i to, co się dzieje na świecie, to jest początek boleści. Ja wam tu dzisiaj, ludzie, o tym mówię. Ja modlę się, aby bojaźń Boża wstąpiła w wasze serca. Ja modlę się, aby te słowa głęboko były zakorzenione w glebie waszych serc. Abyście w nocy o tym myśleli, abyście śnili o tym Jezusie, o którym ja wam mówię. Ludzie, ja was błogosławię w imieniu Jezusa. Dzisiaj stoję tu przed wami i kładę przed wami życie i mówię do ciebie: wybierz życie. Wybierz życie, abyś był prawdziwie wolny i abyś mógł żyć. Amen. Amen.